Myślę, że zyska to uporządkowanie. To jest, mam wrażenie, że jest to bardzo trudny temat, a jednocześnie temat, który nadal jest ciągle bardzo aktualny, który przynosi nam dużo problemów, zarówno diagnostycznych, jak i w naszym postępowaniu. Nie ukrywam, że zajmując się tego typu problematyką wraz z panem profesorem Oszukowskim, z doktorem Krzeszowskim, natrafialiśmy na coraz to nowe publikacje, które przynoszą wiele bardzo nowych, istotnych danych. Jakby w morzu tych różnego rodzaju możliwości, takie uporządkowanie, powstanie tego schematu, algorytmu, który de facto powstał właśnie w oparciu o algorytm profesora Gratakosa, no może stanowić taką znaczącą, istotną pomoc dla wszystkich kolegów praktyków.